bardzo, bardzo piękne miejsce i ten słynny hotel, już to muszę przyznać. Moniczka, ale masz rozwiane. Jak mam włosy. Jak mam włosy. Zawsze na słońcu, bo nie ma ładnie włosy. Staram się, aby wiatr je rozwiewał, nie widać niczego. Nie widać ci twarz! Opatoliły cię jak z do powiązałka. Tak wyglądają włosy po warkoczu. No jak pani dba o włosy? Zrobimy może jakiś szybki film z tobą. Podpadam je na chwilę i szybko pokażę. Lecz, jak wypielęgnować taką czoprynę? Leczenie ogniem. A i wiecie, że to są Moni włosy? Ona nie ma dopinek? Skubana, wyhodowała. To jest kurwa naturalność. Ale my już Monią idziemy w kierunku naturalności. Stopy. Tak, to jest kolejny kierunek. Odmiany. Przenieśliśmy się tu. Tu jest znacznie ładniej. Europejsko. I szklabowo ładniej, nie? Mącitka tu. Nie no, zdecydowanie. Tam to mielno. Dobra, założymy okulary, żeby nie straszyć. Dzisiaj mamy dzień w basenie. Typowy cool day. Tak, taka średnia temperatura. Dzisiaj pewnie 30. A, jaki nudny dzień. Typowy niedzielny. Day. To jest za nudna niedziela. A wy jak? A dobra, jak już raz poszło, to już nie będę teraz oszczędzać. Będę moczyć się cały czas. Trzymają się. A my dzisiaj już jak siostry w czarnych strojach. No bo jest. Witam Was serdecznie, pozdrawiam z tego pięknego, gorącego miejsca. Jesteśmy dzisiaj na White Beach pod hotelem Atlantis. Bardzo fajny jest to ten hotel, nie wiem czy byliście kiedyś w tym hotelu. A my byliśmy kiedyś z dzieciakami, bardzo fajny i ta plaża jest tylko dla dorosłych, nie mieliśmy okazji tu być wcześniej. Jesteśmy tutaj w tej części pierwszy raz, a tam z tyłu jest Atlantis, ten drugi nowy hotel, piękny, kaskadowy taki, ogólnie bardzo fajne miejsce. Pokażę Wam jedną ze stylówek na kolację w Dubaju, bo jeszcze jest, oczywiście nadal jesteśmy w Dubaju. Chciałam troszkę Wam pokazać, co dzisiaj ubrałam. Zdecydowałam się na przyczepienie kucyka, tego, którego Wam pokazywałam we wcześniejszym odcinku. Do tego założyłam nową marynarkę z Laretagi, oczywiście model Richmond, mój ulubiony. Podspód spódniczka Boston. Nie, spódniczka Richmond. Top Magdy Butrym. Fajnie pasuje mi to wszystko tutaj pod kolor. I dziś zdecydowanie postawiłam na wygodę, bo stopy mam, dziewczyny, tak po prostu obtarte, że jestem załamana po dwóch razach wyjścia na ulicę tutaj. Tragedia po prostu, mam bąble na podbiciu, z boku, nie daję rady chodzić w ogóle w obcasach tutaj. Nie wiem, co się dzieje, chyba przypuszczam, że po zimie te stopy są takie, wiecie, trochę nieprzyzwyczajone do obcasów, bo cały czas jednak chodzimy zimą, wiecie, a no ja przynajmniej, agi, skarpety grube, płaskie buty, wygodne, szpilek nie miałam chyba od Sylwestra. Czemu u nas może być takiego pięknego klimatu? Wszystko, bo ja kocham Polskę, uwielbiam Polskę, ale klimat zdecydowanie nie. Totalnie uważam, że mam korzenie jakieś w ogóle włoskie, hiszpańskie albo jakieś tureckie. Bo jestem ja szczurką, mogłabym tak po prostu. Nie, to jest właśnie życie, nie? Słońce to energia. Wiecie, o czym mówię. Każdy z Was to czuje, jak jesteście pod palmą i w ciepełku. Że wszystko staje się łatwiejsze, takie, wiecie, na wyciągnięcie ręki.
tak naprawdę żyjąc w takim ciepełku, nie potrzebujemy tylu ubrań, tych gadżetów wszystkich. Możemy chodzić w jednych klapkach i wszystko jest takie fajne. Bardzo bym chciała, właśnie afirmuję sobie teraz naszą przyszłość. Kiedyś, mam nadzieję, niedługo się z Wami podzielę naszym kolejnym planem i mam nadzieję, że się ziści. Bardzo mocno w to wierzę, także jeżeli macie jakieś marzenia, takie wiecie, nawet takie, które się kiedyś Wam wydawały, że są nie do zrealizowania, to mocno w nie wierzcie. Bo tak naprawdę wiara czyni cuda i to, co mocno wysyłamy sygnały do naszej podświadomości, do naszej głowy, bardzo, bardzo działa. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak sami dążycie do tego podświadomie. I w momencie, kiedy zapiszecie sobie Wasze plany w notatniku, możecie, później łapiecie się na tym, że faktycznie do tego dążycie i jesteście już tak blisko lub nawet to osiągnęliście nieświadomie. U mnie masa rzeczy się właśnie sprawdziło dzięki temu, że zaczęłam od paru lat notować swoje plany na każdy rok. Rozpisuję sobie mocno, od ważnych do mniej ważnych, od A do D. Później te takie najważniejsze, najcięższe rozpisuję sobie na kolejne małe podpunkty i daty i powiem Wam, że wszystko idzie w takim właśnie kierunku dobrym i spełnia się wszystko po kolei, tak jak sobie wymarzyliśmy, wizualizowaliśmy i afirmowałam, to się sprawdza i to nie są bzdury, to nie są jakieś głupoty, to są naprawdę prawdziwe rzeczy, które mają przełożenie na życie codzienne, od najmniejszych rzeczy do największych, także to nie jest banał, dziewczyny. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za subskrypcję, łapka w górę, jak Wam się podobają takie moje przemyślenia.